Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Od miesiąca czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach, a wątpliwości wobec tej procedury jest coraz więcej. Gościem Radia Kielce jest poseł Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pracowniczej Kieleckie Autobusy i honorowy przewodniczący Solidarności w MPK. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie przewodniczący, cierpliwość zarządu i pracowników MPK w Kielcach chyba powoli się wyczerpuje w związku z przedłużającym się mocno rozstrzygnięciem przetargu. Tak, myślę, że nie tylko zarządu i pracowników, ale też mieszkańców Kielc. Póki co to jest to poważny przetarg dotyczący publicznego transportu zbiorowego, a mamy, można powiedzieć, kabaret, tylko że bez happy endu, bez śmiechu, bo to dotyczy, tak powiedziałem, bezpieczeństwa przewozu setek tysięcy, rocznie milionów pasażerów i trwający kabaret w wykonaniu przewoźnika drugiego, który złożył ofertę tańszą. Jest po prostu niezrozumiałe. Ja jako dodatkowo jeszcze jako parlamentarzysta przyglądam się temu i uważam, że tutaj na pewno będzie potrzebna interwencja też u pani premier dotycząca prawa zamówienia publiczne, czy zezwala, żeby w publicznym transporcie zbiorowym, żeby w ogóle w przetargu publicznym, żeby można było prowadzić taką grę, czyli utajnianie dokumentów, przesuwanie tego typu rozwiązań. Jest to dla mnie szokujące i na pewno wystąpię z interpelacją, czy takie przepisy obecne pozwalają. Jeżeli pozwalają, to na pewno będę wszystko robił, żeby je zmienić. Od początku ta gra była dosyć dziwna. Ciągłe odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, decyzje Krajowej Izby Odwoławczej, zmiany w specyfikacji warunków zamówienia. No to jeszcze można zrozumieć, ale rzeczywiście to, co dzieje się od miesiąca, jest dość niejasne. A spółka Michalczewski, która przystąpiła do przetargu zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami, złożyła tylko ofertę cenową. Żadnych innych dokumentów dotyczących bazy, zatrudnienia, autobusów tam nie było. Na to pozwalały przepisy, pozwalają przepisy. Ta oferta została uzupełniona, ale nie wiemy o co. Tak, no właśnie o to chodzi, że nie tylko załoga MPK, pracownicy, ale mieszkańcy przede wszystkim miasta chcą się dowiedzieć, jaką ma właśnie przewoźnik zaplecze techniczne, bo to jest podstawą funkcjonowania. To nie tylko autobus, ale tak podkreślam, dobra baza, która musi być autobus codziennie przeglądany, umyty, posprzątany. To dotyczy całego miasta wojewódzkiego i dlatego jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że przewoźnik, liczący się przewoźnik, to by pokazał, że ma rzeczywiście przygotowaną. Ja od początku sceptyczny byłem do tej ceny i mówiłem, że ta cena jest nierealna, 6,07 brutto jest po prostu na tą skalę i przy tych zapisach specyfikacji jest nie do osiągnięcia i ona tylko ma za zadanie właśnie wprowadzić w mieście wojewódzkim chaos. My mamy ten chaos, mamy ten kabaret. Przyznaję, że razem z kolegami z redakcji przeglądaliśmy geoportal kielecki, żeby znaleźć miejsce spełniające warunki bazy autobusowej w specyfikacji warunków zamówienia w przetargu. Jest mowa o 25 tysiącach metrów kwadratowych i nie udało nam się znaleźć działki o takiej wielkości w granicach Kielc. Firma Michalczewski twierdzi, że znalazła. ZTM potwierdza, że ta działka jest, natomiast sama działka to nie wszystko, prawda? Tak, no działkę można mieć, bo można kawałek placu, czy kawałek na pewno 2,5 hektara, to na pewno znajdzie się taka działka, ale przypominam, że ta działka musi spełniać wszelkie wymogi, czyli musi mieć decyzje środowiskowe. Przecież na tej bazie musi być myjnia. W Kielcach nie ma oprócz MPK myjni autobusowej drugiej. Kiedyś miał PKS, dzisiaj wiadomo, że PKS-u kieleckiego nie ma i nie ma tej myjni, więc żeby chociażby takie pozwolenie dostać, to jest to nieraz w przeciągu kilku miesięcy. Już nie mówię o kosztach i pozostałych. Kanały, utwardzenie placu. To jest potężne zadanie, które przypominam, ma pomieścić taka baza 150 autobusów. To musi być też rozwiązania komunikacyjne dobre wokół tej zajezdni. Przypominam, nasza baza jest między Krakowską a Jagiellońską, dwie bardzo duże, dobre ulice i mamy problemy dość często z wyjazdem z tych ulic, z tej bazy na te ulice. A właśnie to jest ciekawe, jak ten przewoźnik widzi tą realizację, ale podkreślam, ja wierzę głęboko, że to,
że ten przewoźnik postawił tak niską, rażącą stawkę, nie miał i nie ma uzasadnienia, żeby mógł funkcjonować dobrze na rynku przy tych zapisach SIFS-u, które w tej chwili są w Kielcach. I to potwierdzeniem jest między innymi porównanie. Przecież ten przewoźnik podwykonawcą jest w tej chwili we Wrocławiu na 70 tylko, czyli na połowę autobusów, i stawka jest 8,13. No ogromna różnica, ponad 2 zł, to jest 2 miliony miesięcznie. Czy chociażby w Radomiu tymi 20 autobusami, przypominam, że tam są same solóweczki i obsługuje te parę linii solówkami. One są dużo tańsze. Autobusy nie przegubowe, tylko te krótsze. Tak, one są dużo tańsze i przypominam, że tam są autobusy 9-letnie. Proszę tych wszystkich, którzy robią zdjęcia w naszych autobusach, że tam trochę rdzy jest przy drzwiach i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak wyglądają samochody w Radomiu. I przypominam, 20 autobusami, tylko solówkami, nie przegubowami. One są dużo tańsze w eksploatacji i stawka jest znacznie wyższa niż obecnie zaproponowana w Kielcach. To o co tu chodzi? To znaczy, że Kielce mają być miastem jakim? Drugiej, trzeciej kategorii, ja bym nazwał jeszcze niżej niż trzecia kategoria, bo miasta powiatowe, które mają komunikację miejską w Polsce, mają dużo wyższą stawkę niż ta proponowana 6,07. A tak podkreślam, przewoźnik w Radomiu, jest porównanie, w Radomiu tylko solówki, tylko 20 autobusów i stawka wyższa. Przypominam jeszcze jedno Kielczanom, że te SIFS, zapisy tego nie pozwalają waloryzacji tej stawki przeprowadzić aż pierwszy kwartał 2019 roku. Więc przecież przez ten okres i płaca minimalna, i pewnie paliwo i inne czynniki będą wzrastać, a nie tanieć. A mówimy o tym, że przewoźnik konkurencyjny wobec MPK ma na przykład 20 autobusów w Radomiu, musi mieć 130 w Kielcach. Myśli pan, że realne jest zdobycie 130 autobusów w ciągu 5 miesięcy? Też myślę, że jest to nierealne i nie tylko 130, ale plus te, które przyjdą, 25 jeszcze przez miasto zakupione, czyli ta baza, tankowanie, mycie musi dotyczyć właśnie 150 autobusów. Jest to ogromne przedsięwzięcie, tak podkreślam, jeszcze z obsługą całego miasta wiąże się cała infrastruktura, przekazywanie danych wokół transportu. To nie jest tylko transport, że autobusy wyjadą na miasto. One muszą mieć miejsce, tak powiedziałem, umycie, posprzątanie, ale przekazywanie danych. Jest w tej chwili dużo elektroniki, jeżeli chodzi o przekazywanie danych, i to trzeba mieć serwerownie, różne pomieszczenia. Musi być dyspozytornia, która pracownicy na bieżąco realizują te zadania, kontrolują ten przewóz na bazie, czyli jeżeli awaria następuje samochodu, podmiana czy pogotowie, wysyłka. To jest ogromne przedsięwzięcie, które nie można porównać do 2-3 linii gdzieś tam w mieście. Spółka Michalczewski musi też zatrudnić 350 osób co najmniej, żeby dobrze obsługiwać komunikację miejską w Kielcach. A mówi się o tym, że część załogi MPK mogłaby w wypadku wygranej przejść do Michalczewskiego. Z drugiej strony prasa pisze o tym, że w MPK każą kierowcom podpisywać lojalki. No właśnie, to jest część tych mediów niezrozumiała jest sytuacja. Takie oskarżenia i portali, na portalach też dość często można to przeczytać. Proszę Państwa, spółka MPK, pracownicy są jednocześnie właścicielami, to są udziałowcy. I wspólną deklarację podpisali, to nie jest żadna lojalka, tylko wspólną deklarację podpisali, że wiedzą, i to są przede wszystkim też fachowcy, bo kilkanaście lat pracują w komunikacji miejskiej i wiedzą, że jakie obciążenia są związane z tym, i że za taką stawkę jest nierealne, żeby w dzisiejszym czasie, gdzie brakuje pracowników, a szczególnie kierowców, my się z tym borykamy w MPK Kielce, potrzebujemy około 30 kierowców na dzień dzisiejszy, i za stawkę dużo niższą, żeby znaleźć pracowników, no by trzeba znaleźć niewolników. Na to nie ma zgody z naszej strony i udziałowcy, właściciele przystąpili, podpisali taką wspólną deklarację, którą powiedzieli: nie, nie będą pracować za niewolnicze stawkę. I podkreślam jeszcze raz, bo też jest oskarżenie takie, że a my nie wiemy, ile da przewoźnik. No przecież, proszę Państwa, koszty stałe są całe równe w Polsce. Paliwo, zakup autobusów, podatki, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. I ze stawki 6,07 jest nierealne, żeby jakiekolwiek wynagrodzenie na jakimkolwiek dobrym poziomie było zastosowane, czyli żeby pieniążków z tej stawki zostało. Jest to nierealne, dlatego pracownicy MPK mówią nie. A czy związkowcy z kieleckiego MPK mają jakieś kontakty z kierowcami
firmy Michalczewskiej, takie być może nieformalne. Oczywiście, tym bardziej ja jako parlamentarzysta też dostaję informacje i tutaj na pewno zwrócę się o sprawdzenie pewnych sygnałów, które do mnie docierają niepokojące. Przypominam, przecież obecny parlament uszczelnia prawo pracy, uszczelnia tutaj stawkę minimalnego wynagrodzenia. Już nie mówię o tym, jakie dostaję sygnały, co kierowca jeszcze wykonuje, wielu czynności, jakie wykonuje, gdzie jest to po tak ciężkim pracy na mieście, uwadze, jeszcze dodatkowe ewentualnie czynności, które na bazie w niektórych przypadkach wykonują takie sygnały pod się dostaje. Jest to, my wiemy, jak działa praca, jeżeli chodzi o spółkę pan Michalczewski, na bazie Radomia i na bazie Wrocławia, gdzie też mieli państwo tam problemy z pozyskaniem kierowców. Przypominam, do kilkunastu linii przetarg był około 2 lat temu i stawka była o 2 złote wyższa. Wiadomo, że 2 lata temu jeszcze nie mieliśmy tak uszczelnionego prawa pracy, nie mieliśmy takich sytuacji, jeżeli chodzi o rynku pracy, czyli zmniejszające się bezrobocie, brak niesamowitych kierowców. 2 lata temu były inne warunki, dzisiaj są inne uwarunkowania i wierzę w głęboko i wiem na pewno, że firma Michalczewski złożyła tak tanią ofertę tylko, żeby wywołać chaos, żeby popsuć to, co myśmy w tej chwili dokonali. Rzeczywiście wspólnie z miastem, wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego załoga naprawdę przez te 10 lat ogromny postęp przy bardzo niskiej stawce, bo my w tej chwili jeździmy za stawkę 6,18 brutto. Jest to stawka jedna z najniższych w Polsce, naprawdę najniższych. Tak powiedziałem, miasta powiatowe mają wyższą stawkę, a dużo gorszy standard usług świadczą. Jak pan sądzi, panie pośle, jak rozwinie się ta sytuacja? Jak się zakończy kwestia przetargu na obsługę komunikacji miejskiej w Kielcach? Kiedy to może nastąpić? Ja mam pytanie do pani, do firmy Michalczewskiej. Gdzie taki kabaret zastosowali? Czy w Radomiu, czy we Wrocławiu, czy gdziekolwiek, którykolwiek był taki kabaret, jeżeli chodzi o przystąpienie do przetargu i czy to rzeczywiście tak powinno wyglądać dochodzenie ewentualnie do obsługi tak poważnej dziedziny, jakim jest transport publiczny. Ja jestem bardzo spokojny. Załogę MPK nikt nie sprowokuje. Na pewno w tej chwili załoga nie będzie, czyli zarząd, nie będziemy siedzieć cicho. Tak jak powiedziałem, jako parlamentarzysta na pewno zwrócę się do wicepremiera Morawieckiego, do wicepremiera i ministra rozwoju, żeby ewentualnie dostać odpowiedź, czy to jest zgodne z prawem takie traktowanie, takie czynności, które podejmuje Michalczewski, zaskarżania, nieujawniania dokumentów, gdy druga firma wszystko wyłożyła na stół od miesiąca, wszystko leży na stole, czyli jedna firma jest przejrzana doszczętnie, a druga po prostu do tej pory utajnia i jeszcze się obraża na to, że ktoś zadaje pytanie. Dla mnie jest to niesamowita sytuacja. To jest jedna sprawa. Druga, myślę, że Kielczanie mogą spać spokojnie, bo wbrew temu, co w niektórych mediach lokalnych się słyszy o strajku, o takich rzeczach, nikt załogę MPK na pewno nie sprowokuje. My, za nami przemawia ekonomia i fachowość i na pewno będziemy 1 stycznia gotowi do normalnego obsługi miasta, bez względu co się wydarzy. Proszę Państwa, zapewniam Państwa, że załoga MPK będzie gotowa, żeby dobrze obsłużyć miasto Kielce. Czekamy w takim razie na rozstrzygnięcie przetargu. Gościem Radia Kielce był dzisiaj poseł Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckich Autobusów i honorowy przewodniczący Solidarności w Kielce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmawiał z posłem Radosław Podsiadły.